Psa Choppera. Więcej niż po prostu motocykl. W świecie motocykli istnieje subkultura tak głęboka, że staje się nie tylko sposobem na życie, ale wręcz religią dla tych, którzy się do niej zaliczają. Właśnie tę subkulturę nazywamy Chopper Kultem. To nie tylko modyfikowane maszyny, lecz także sposób myślenia, estetyka i społeczność, która trzyma się razem przez miłość do jednego z najbardziej ikonicznych pojazdów na drodze. Narodziny Choppera. Rewolucja na kółkach, lata 60. i 70. XX wieku, to okres, w którym narodziła się subkultura Choppera. Wtedy to, wzdłuż bezkresnych autostrad Ameryki, pierwsze przerobione motocykle zaczęły przyciągać spojrzenia. To były nie tylko zwykłe maszyny, były to wyrażenia indywidualności, odzwierciedlenia wolności i buntu wobec konwencji. Długi widelec, niskie siedzenie, tożsamość Choppera. Charakterystyczny wygląd Choppera nie pochodzi tylko z estetyki, ale z funkcji. Długi widelec i nisko osadzone siedzenie to nie tylko cechy stylu, ale także sposoby wyrażenia wolności i kontroli nad maszyną. W przestrzeni między niebem a ziemią kierowca czuje się jak w swoim własnym świecie, gdzie reguły określa tylko on sam. Sztuka na kółkach. Malowanie i grafiki. Chopper to nie tylko pojazd, to płótno dla artystów ulicznych. Unikatowe malowidła i grafiki, które zdobią te maszyny, są jak wyrazy wiersza na wolności. Każdy pędzelki i krople farby to opowieść o indywidualności i pasji, które żyją w sercach tych, którzy je tworzą i prowadzą. Siła, moc i wydajność. Modyfikacje mechaniczne są sercem Choppera. To nie tylko chęć osiągnięcia większej mocy czy lepszej wydajności, to dążenie do perfekcji i zrozumienia każdego skobytu silnika, każdego pulsowania wibracji. To intymna relacja między kierowcą a maszyną, która przekracza granice zwykłego pojazdu. Chopper w kulturze. Od ekranu do sceny. Subkultura chopperów nie ogranicza się do ulic, przenika również ekran i scenę. W kultowym filmie Easy Riders z 1969 roku Chopper stał się symbolem wolności i buntu przeciwko konwencjom społecznym. Muzyka, sztuka, literatura, wszędzie można znaleźć ślady Chopper kultu, który kontynuuje swoją podróż przez pokolenia. Chopper to nie tylko motocykl, to manifestacja wolności, indywidualności i ducha niezależności. To symbol dla tych, którzy odważą się wyjść poza granice konwencji i śmiało podążają własną drogą. To nie tylko subkultura, to sposób życia.